dobry. Czas szybko płynie. Pół roku za nami, pora zajrzeć do lipca. Zapraszam zatem na film z horoskopem na lipiec 2024. Cieszę się, że jeszcze, choć niektórzy z Was mnie słuchają, ale zasięgi mam ucinane lawinowo, więc szczerze mówiąc nie wiem, ile jeszcze razy się spotkamy. W każdym razie, póki jeszcze z Wami i dla Was tutaj jestem, jak zawsze przekażę Wam szczegółowe prognozy astrologiczne, podzielone na 6 sektorów, abyście otrzymali informację na miarę dostosowaną do siebie, najlepiej jak to możliwe przy tworzeniu czegoś dla wszystkich i dla każdego. W tym miesiącu zaczniemy od wagi, a skończymy na pannie. Co z tymi sektorami? Zodiak, jak już wielu z Was wie, to jest miejsce, tak potocznie mówiąc, na niebie. W astrologii przedstawiamy je w formie koła, zwanego kosmogramem, które nigdy się nie zaczyna, ani nigdy nie kończy. Dlatego nie ma czegoś takiego jak początek czy koniec znaku. Każdego roku Słońce wkracza w dany znak o innej porze, nawet innego dnia. I ten moment określa, czy ktoś jest spod znaku na przykład wagi czy skorpiona. To nie jest tak, że o północy danego dnia, tak jak Wy się kierujecie tymi datami, które są, nie wiem, w Vogue, Elle i innych bardzo astrologicznych periodykach i uparcie trwacie przy tym, że no przecież urodziłam się 22 marca, to już muszę być baranem. Nie musisz. Możesz, ale nie musisz. Tak samo przy każdym innym. Po prostu wtedy, kiedy Słońce weszło, od wtedy jest ten znak, wtedy jest ono w tym znaku. Natomiast ono nie wchodzi o północy. To się dzieje. Widzicie, robię filmy o wejściu Słońca w każdy znak. Możecie obejrzeć sobie dla przykładu nawet wejście Słońca w Bliźnięta ostatnio było. I o której ono weszło w ten znak. I zobaczycie, że jak będzie film o wejściu w Raka, to będzie zupełnie inna godzina. I wcale niekoniecznie akurat ten dzień, który Vogue określiło jako początek Raka. Tak po prostu jest, taka jest astrologia. Tak samo jest z przydziałem do poszczególnych sektorów tej mojej prognozy. Nie data, a położenie Słońca się liczy. I teraz, żeby je ode mnie dostać, swoje położenie swojego Słońca urodzeniowego w swoim kosmogramie, musicie tylko przysłać mi w komentarzu dzień, miesiąc i rok urodzenia. To jest takie minimum. Ono mi pozwoli określić przedział, gdzie było Wasze Słońce urodzeniowe tego dnia, którego się rodziliście. No jeżeli ktoś się urodził na granicy tych sektorów, no to wtedy bez godziny będzie ciężko powiedzieć mu, który odcinek ma oglądać, albo spod którego jest znaku, jak był na granicy znaków. Dlatego jeżeli ktoś zna godzinę, to też proszę ją zawsze dodać. Jeżeli dla kogoś nie jest problemem też powiedzieć, koło jakiego dużego miasta się urodził, to też da mi możliwość dołożenia mu informacji o ascendencie. Podaję też położenie w znaku, podaję znak Księżyca. Robię z tego też taką krótką, kilkuzdaniową analizę astrologiczną Waszej postaci. Tak, żebyście coś jeszcze ode mnie dostali. Ale najważniejsze jest to położenie Słońca. Wtedy możecie korzystać ze wszystkich moich filmów tak naprawdę w 100%. Tych filmów, które już są nakręcone też. I póki są, no to korzystajcie. Dlaczego tak mało? Dlaczego tak ciężko? No, co do samej prognozy, opiera się wyłącznie o tranzyty planet do Słońca, Waszego urodzeniowego właśnie, dlatego ja tak nalegam na to, żebyście Wy wiedzieli, gdzie ono jest, ale macie w horoskopie mnóstwo innych też, Księżyc, Ascendent, Mediokaeli, wszystkie inne planety i tranzyty do nich też są ważne, ale ja nie wiem, gdzie Wy macie Księżyc, gdzie Wy macie Merkurego. Nie mogę w prognozie dla wszystkich jeszcze dodawać informacji indywidualnych, bo to się nie da. Dlatego musicie mieć to na uwadze, że to, co ja Wam mówię, to są ważne rzeczy. Szczególnie te długoterminowe, one będą zauważone przez Was na pewno, odczujecie je. Natomiast to nie są jedyne, szczególnie patrząc na te miesięczne prognozy, to one nie muszą być dominujące, te wpływy krótkoterminowe. Mogą być ważniejsze inne, ale też zawsze 1-2 dni z tego przedziału, który podam, on jakoś tam Wam się zaznaczy. I to wszystko. Naprawdę to nie są informacje na temat życia i śmierci. I proszę tak dość, tak, no spokojnie do tego podchodzić. Chciałabym szczególnie serdecznie podziękować wiernym widzom, którzy wspierają mój kanał. Wasze dotacje, subskrypcje, lajki i udostępnienia są dla mnie niezmiernie ważne i dają no, jeszcze nadzieję na możliwość kontynuacji tego przedsięwzięcia. Jest to oczywiście satysfakcjonująca, motywująca funkcja do dalszej pracy nad dostarczaniem Wam wartościowych treści, ale bez Waszego zaangażowania już długo nie pociągnę. Tylko jeśli dacie mi szansę, będę mogła nadal do Was mówić, dlatego bardzo Was proszę o wsparcie. Chociaż takie, żebyście ustawili sobie powiadomienia albo nie wiem, gdzieś w kalendarzu zapisali. Ja już tworzę taki rozkład jazdy w postach na kanale społecznościowym, żebyście widzieli, kiedy co wyjdzie, bo powiadomienia do Was będą dochodziły coraz rzadziej. Przypuszczam, że już teraz, jeżeli 1% z Was dostaje powiadomienia, to jest wszystko. Nie wiem dlaczego, nie dostałam żadnego nagany, żadnego, nie wiem, niczego nie dostałam, tylko po prostu widzę, że zasięgi są ucięte drastycznie i dalej spadają. Także nawet nie wiem, ilu z Was ten film będzie w stanie obejrzeć. Jeżeli ktoś nie szuka aktywnie, to może w ogóle jest duże prawdopodobieństwo, że nie obejrzy. No mam nadzieję, że dostrzeżecie dla siebie jakąś wartość w tym, co robię i że mogę na Was liczyć. Horoskop na lipiec 2024 dla urodzonych w znaku Skorpiona ze Słońcem na początku znaku, od początku od 0 do 5 stopni. 5,01 to już jest za Waszym sektorem. Datowo to wychodzi 23-27 październik, ale naprawdę to jest orientacyjne i lepiej znać to swoje położenie Słońca, a jeśli ktoś nie zna, to zapraszam do obejrzenia wstępu do tego filmu. Ja tam tłumaczę, co zrobić, żeby ode mnie taką informację i nie tylko bardzo w prosty sposób po prostu dostać. Ci z Was, którzy mają to Słońce w przedziale pierwszy, drugi stopień, czyli w pierwszych 2 stopniach Skorpiona, urodzeni zatem mniej więcej 23-4 października, przez cały miesiąc będziecie pod wpływem kwadratury Plutona do Słońca. Ona jest trudna, to jest raz w życiu, trwa kilka lat. Omówiony jest dokładnie ten tranzyt w prognozie rocznej dla Waszego sektora i znaku, więc Waszą grupkę zachęcam do tego, żeby zawrócić do tej rocznej prognozy i ją tam sobie posłuchać. Dla wszystkich to nie będzie taki zupełnie łatwy miesiąc. Sporo nerwów, stresów, dość intensywne życie, ale ostatnich parę dni już przyniesie wytchnienie. Proszę też pamiętać, że macie inne planety niż Słońce w kosmogramie i ważne punkty, co do których też planety tworzą różne cały czas konstelacje, tranzyty. No ja tylko tego nie widzę, bo nie widzę Waszego kosmogramu, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć nic więcej. Opieram się tylko o tym, co mogę jakoś tam przewidzieć. Ze względu na ten roczny cykl Słońca, tak mogę trochę mniej błądząc Wam powiedzieć, co gdzie jest. Natomiast no, nie jest to wszystko, co się będzie w tym miesiącu Wam działo. A dokładniej 1 lipca czeka Was czas napięć między potrzebami Waszego ego, a chęcią życia w spokoju. Przejawi się to w postaci niepokojów, drażniących myśli i wątpliwości, co do wyrażanych przez Was wartości. Trudniej Wam teraz będzie otwarcie siebie wyrazić, możliwa frustracja wynikająca z tego, że otaczający Was ludzie nie zrozumieją właściwie Waszego postępowania albo nie uznają należycie Waszych osiągnięć. To z kolei powoduje zwątpienie w swoje możliwości i umiejętności, a zatem taki rodzi większy samokrytycyzm. Obszary życia, w których doświadczycie tych trudności, to dziedziny, którym trzeba się przyjrzeć i być może podejść do nich inaczej. Jeśli trochę nad nim popracujecie, poprawicie siebie jako ludzi, tak? Poprawisz siebie jako człowieka, w jakiś sposób się rozwijając. 3 do 5 lipca Twoja pewność siebie może teraz zostać zachwiana z powodu złego przyjęcia przez kogoś. Możesz wtedy zwątpić w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, lecz jako taką informację zwrotną. Zastanów się, czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może w wyniku właśnie takiej opinii innej osoby na temat swojego postępowania, jakichś wzorów, które cały czas powielasz, może nieświadomie, to może trzeba będzie, to Ci się może przydać w tym, żeby poprawić jakiś projekt, żeby zmienić się na lepsze. Naprawdę warte jest to rozważenia. Podejdź do tego praktycznie, bo te zmiany mogą przyczynić się potem do Twojego sukcesu. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia, stąd szczególnie trzeba uważać na to, co się mówi i pisze, a najbardziej dopilnować, żeby osoba po drugiej stronie zrozumiała Cię dokładnie tak, jakie są Twoje intencje. Od 12 do 15 lipca odczujesz przyrost optymizmu, realizacja marzeń będzie w zasięgu ręki, no ale może nie chcieć Ci się jej akurat wyciągnąć, bo będziesz bardziej zainteresowana, zainteresowany zabawą, przyjemnościami życia. Możesz zaszaleć finansowo albo zrobić jakieś inne głupstwo, za dużo zjeść, za dużo wypić albo w ogóle wszystko naraz. To jest taki tranzyt, który nie będzie raczej przynosił jakichś bardzo szkodliwych konsekwencji. No taki kac, albo taki moralny, albo jeden i drugi, jak już tak się za bardzo w każdej dziedzinie przesadzi, ale czasami odrobinę takiego wariactwa też jest nam potrzebne. 23 do 27 lipca Twoje ego trochę teraz ucierpi, bo czyjeś słowa lub czyny Cię zabolą, co spowoduje poczucie przygnębienia lub niedocenienia. Postaraj się zrozumieć krytykę względem siebie, a nie nią przejmować. Nie szukaj niczyjej aprobaty. Masz w sobie dość siły, aby iść swoją drogą. Z kolei takie zapatrzenie się w siebie, podejście do wszystkiego, że to tylko ja mam rację i tylko wszystko ja wiem najlepiej, no też nie jest najlepsze, bo wtedy spotkasz się z odrzuceniem. Jak zawsze najlepiej pośrodku. I 26 do 31 lipca. Promieniejesz entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy lgną do Ciebie i czerpią nadzieję oraz inspirację z Twoich wypowiedzi. To doskonały moment w związku z tym na dotarcie do szerszej publiczności, czy to za sprawą słowa pisanego, czy mówionego, czy na przykład za sprawą takiego kanału YouTube, czy za sprawą jakiegoś blogu, czy jakkolwiek inaczej chciałbyś bądź chciałabyś dotrzeć do szerszego odbiorcy, to jest dobry moment. Jeśli na przykład myślisz o prowadzeniu takiego kanału, albo już to robisz i tak nie do końca Ci to wychodzi, to teraz powinny być dobre pomysły i dobry czas na to, żeby ludzie dobrze Ciebie odebrali, dobrze zrozumieli Twoje słowa i jakby żeby się tak wstrzelić w to, czego oni teraz chcą od Ciebie usłyszeć. Też możesz liczyć teraz na pomoc współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniesz się też bardziej ruchliwa bądź ruchliwy. Podejmiesz jakieś krótkie podróże, czy to w biznesie, czy to towarzyskie, czy jakieś takie krótkodystansowe, nawet turystyczne. Łatwiej przyjdzie Ci teraz nauka, dlatego jeżeli ktoś ma do zdania ważny egzamin albo do napisania jakąś trudną pracę i może zaplanować, kiedy to będzie miało miejsce, to te dni są naprawdę dobre na tego typu zajęcie. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na lipiec 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, abyśmy mogli razem kontynuować naszą podróż astrologiczną. Wszystkim życzę owocnych i przyjemnych przeżyć. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Horoskop na lipiec 2024 dla urodzonych w znaku Skorpiona ze Słońcem między 5 a 10 stopniem tego właśnie znaku. 5.01 do 10. 10.01 to już jest następny sektor. Datowo to jest mniej więcej od 28 października do 1 listopada. Niemniej jednak to są takie założenia zaokrąglane. Nie zawsze są trafione, bo to nie da się tak. Każdego roku wcale Słońce nie jest w tym samym miejscu o tej samej porze. Dlatego zapraszam do obejrzenia wstępu do tego filmu, zapoznania się z krótką, prostą instrukcją, jak dowiedzieć się ode mnie, gdzie macie to słońce urodzeniowe. No i po prostu otrzymać tę informację za darmo, dlatego że ona Wam pomoże skorzystać z tych prognoz tak naprawdę, tak jak to jest możliwe. Ci z Was, którzy mają to słońce w 9 i 10 stopniu, czyli mniej więcej urodzeni 31 października, 1 listopada, w drugiej połowie miesiąca będą pod wpływem w sekstylu Ceres do Słońca. To jest wpływ pozytywny, omówiony w prognozie rocznej, A ponieważ to nie będzie generalnie łatwy miesiąc, to warto sobie chociaż dla Was humory poprawić tym właśnie tranzytem. No bo ogólnie rzecz biorąc ten miesiąc będzie dość trudny, chociaż pamiętajcie, że ja mogę tylko powiedzieć o tym, co dzieje się do Waszego Słońca. Macie też Księżyc, macie Ascendent, Medium Coeli, do tego wszystkiego też planety tworzą różne tranzyty i one mogą być może nie tyle pojedynczo silniejsze, ale w sumie mogą przeważyć i może być całkiem fajny miesiąc. No niemniej jednak jakieś symptomy tego, o czym teraz będę mówiła, się pojawią od czasu do czasu. Trzeba też pamiętać o tym, że idąc na szczyt, jeżeli się chce na niego dotrzeć, to trzeba od czasu do czasu się wspinać, a nie tylko schodzić z górki, więc tak do tego podejdźcie i po prostu potraktujcie ten miesiąc jako takie wspinanie się wyżej. Na tym się właśnie skupcie, aby pokonać każdą następną przeszkodę, a pierwszy dzień miesiąca będzie korzystny, więc trzeba baterię ładować, bo potem nadejdą schody. 1 lipca masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. Od 2 do 12 lipca czeka Was czas napięć między potrzebami Waszego ego a chęcią życia w spokoju. Przejawi się to w postaci niepokojów, drażniących myśli i wątpliwości co do wyrażanych przez Was wartości. Trudniej Wam teraz będzie otwarcie siebie wyrazić, możliwa frustracja wynikająca z tego, że otaczający Was ludzie nie zrozumieją właściwie Waszego postępowania albo nie uznają należycie Waszych osiągnięć. To z kolei powoduje zwątpienie w swoje możliwości i umiejętności, a zatem taki rodzi większy samokrytycyzm. Obszary życia, w których doświadczycie tych trudności, to dziedziny, którym trzeba się przyjrzeć i być może podejść do nich inaczej. Jeśli trochę nad nim popracujecie, poprawicie siebie jako ludzi, tak? Poprawisz siebie jako człowieka, w jakiś sposób się rozwijając. I jeszcze do tego w międzyczasie od 6 do 8 lipca Twoja pewność siebie może teraz zostać zachwiana z powodu złego przyjęcia przez kogoś. Możesz wtedy zwątpić w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, lecz jako taką informację zwrotną. Zastanów się, czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może w wyniku właśnie takiej opinii innej osoby na temat swojego postępowania, jakichś wzorów, które cały czas powielasz, może nieświadomie, to może trzeba będzie, to Ci się może przydać w tym, żeby poprawić jakiś projekt, żeby zmienić się na lepsze. Naprawdę warte jest to rozważenia. Podejdź do tego praktycznie, bo te zmiany mogą przyczynić się potem do Twojego sukcesu. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia, stąd szczególnie trzeba uważać na to, co się mówi i pisze, a najbardziej dopilnować, żeby osoba po drugiej stronie zrozumiała Cię dokładnie tak, jakie są Twoje intencje. 16 do 19 lipca odczujesz przyrost optymizmu, realizacja marzeń będzie w zasięgu ręki, no ale może nie chcieć Ci się jej akurat wyciągnąć, bo będziesz bardziej zainteresowany zabawą, przyjemnościami życia. Możesz zaszaleć finansowo albo zrobić jakieś inne głupstwo, za dużo zjeść, za dużo wypić albo w ogóle wszystko naraz. To jest taki tranzyt, który nie będzie raczej przynosił jakichś bardzo szkodliwych konsekwencji. No taki kac, albo taki moralny, albo jeden i drugi, jak już tak się za bardzo w każdej dziedzinie przesadzi, ale czasami odrobinę takiego wariactwa też jest nam potrzebne. I od 28 do 31 lipca. Twoje ego trochę teraz ucierpi, bo czyjeś słowa lub czyny Cię zabolą, co spowoduje poczucie przygnębienia lub niedocenienia. Postaraj się zrozumieć krytykę względem siebie, a nie nią przejmować. Nie szukaj niczyjej aprobaty. Masz w sobie dość siły, aby iść swoją drogą. Z kolei takie zapatrzenie się w siebie, podejście do wszystkiego, że to tylko ja mam rację i tylko wszystko ja wiem najlepiej, no też nie jest najlepsze, bo wtedy spotkasz się z odrzuceniem. Jak zawsze najlepiej po środku. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na lipiec 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, abyśmy mogli razem kontynuować naszą podróż astrologiczną. Wszystkim życzę owocnych i przyjemnych przeżyć. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Horoskop na lipiec 2024 dla urodzonych w znaku Skorpiona ze Słońcem między 10 a 15 stopniem tegoż właśnie znaku. 10.01 to jest początek, 15 to jest koniec, 15.01 to już jest następny sektor. Datowo to wychodzi 2 do 16 listopada, mniej więcej, dlatego naprawdę warto jest zaudać się do wstępu do tego filmu, posłuchać tych tam paru minut mojego bajdurzenia, bo ja tam też między innymi tłumaczę, co zrobić, żeby ode mnie swoją pozycję Słońca po prostu dostać. To Wam pozwoli korzystać z tych horoskopów w taki pełen sposób. Wszyscy przez cały miesiąc będziecie pod wpływem sekstylu Ceres do Słońca. To jest wpływ pozytywny, omówiony w horoskopie rocznym, a ponieważ te wpływy krótkoterminowe, no za pomocne w tym miesiącu dla Was nie będą, jeśli chodzi o tranzyty do Słońca, no bo tylko o tych mogę Wam powiedzieć, to zachęcam do zapoznania się z tą prognozą roczną dla siebie i no wyciągnięcia tyle pozytywnego, ile się da z tego tranzytu. On nie jest jakoś szczególnie silny, ale mówię, zawsze na bezrybiu i rak ryba. W tym wypadku naprawdę trzeba się nim cieszyć. No i też na pewno będą działały jakieś inne wpływy do Księżyca, do Ascendentu, do Medium Kali, które macie w swoich kosmogramach, do innych planet. No ja niestety nie mogę Wam o tym powiedzieć, bo ja nie widzę Waszego kosmogramu i nie wiem, co w nim działa. Każde wsparcie w każdym razie się przyda. No bo ten okres będzie dość taki nerwowy i wyczerpujący pod kątem tych krótkoterminowych wpływów słonecznych, ale też nie możecie się tak specjalnie denerwować, bo to nie będą jakieś dramaty życiowe wielkie, no tylko czasami po prostu jak tej frustracji się nagromadzi dużo, to człowiek się po prostu źle z tym czuje. W każdym razie od 2 do 6 lipca masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. 9 do 12 lipca Twoja pewność siebie może teraz zostać zachwiana z powodu złego przyjęcia przez kogoś. Możesz wtedy zwątpić w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, lecz jako taką informację zwrotną. Zastanów się, czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może w wyniku właśnie takiej opinii innej osoby na temat swojego postępowania, jakichś wzorów, które cały czas powielasz, może nieświadomie, to może trzeba będzie, to Ci się może przydać w tym, żeby poprawić jakiś projekt, żeby zmienić się na lepsze. Naprawdę warte jest to rozważenia. Podejdź do tego praktycznie, bo te zmiany mogą przyczynić się potem do Twojego sukcesu. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia, stąd szczególnie trzeba uważać na to, co się mówi i pisze, a najbardziej dopilnować, żeby osoba po drugiej stronie zrozumiała Cię dokładnie tak, jakie są Twoje intencje. Od 13 do 23 lipca czeka Was czas napięć między potrzebami Waszego ego, a chęcią życia w spokoju. Przejawi się to w postaci niepokojów, drażniących myśli i wątpliwości co do wyrażanych przez Was wartości. Trudniej Wam teraz będzie otwarcie siebie wyrazić, możliwa frustracja wynikająca z tego, że otaczający Was ludzie nie zrozumieją właściwie Waszego postępowania albo nie uznają należycie Waszych osiągnięć. To z kolei powoduje zwątpienie w swoje możliwości i umiejętności, a zatem taki rodzi większy samokrytycyzm. Obszary życia, w których doświadczycie tych trudności, to dziedziny, którym trzeba się przyjrzeć i być może podejść do nich inaczej. Jeśli trochę nad nim popracujecie, poprawicie siebie jako ludzi, tak? Poprawisz siebie jako człowieka, w jakiś sposób się rozwijając. I jeszcze od 20 do 23 lipca. Odczujesz przyrost optymizmu, realizacja marzeń będzie w zasięgu ręki, no ale może nie chcieć dzisiaj jej akurat wyciągnąć, bo będziesz bardziej zainteresowana, zainteresowany zabawą, przyjemnościami życia. Możesz zaszaleć finansowo, albo zrobić jakieś inne głupstwo, za dużo zjeść, za dużo wypić, albo w ogóle wszystko naraz. To jest taki tranzyt, który nie będzie raczej przynosił jakichś bardzo szkodliwych konsekwencji. No taki kac, albo taki moralny, albo jeden i drugi, jak już tak się za bardzo w każdej dziedzinie przesadzi, ale czasami odrobinę takiego wariactwa też jest nam potrzebne. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na lipiec 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, abyśmy mogli razem kontynuować naszą podróż astrologiczną. Wszystkim życzę owocnych i przyjemnych przeżyć. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Horoskop na lipiec 2024 dla urodzonych w znaku Skorpiona ze Słońcem między 15 a 20 stopniem tegoż właśnie Skorpiona. 15.01 to jest początek, 20.01 już następny sektor. Daty mniej więcej 7-11 listopada, ale to jest naprawdę szacunkowe. Warto jest obejrzeć wstęp do tego filmu, posłuchać co zrobić, żeby otrzymać ode mnie po prostu tą swoją pozycję Słońca urodzeniowego i z tego skorzystać, dlatego że to Wam się przyda. Przy prognozie za miesiąc, za 2 miesiące, za rok, jeśli kanał jeszcze będzie w ogóle istniał. No ale tak długo jak będzie istniał, to Wam ta informacja posłuży do tego, żeby korzystać z prognoz, które są dla Was. Przez cały miesiąc dla tych z Was, którzy mają Słońce w 18, 19 i 20 stopniu Skorpiona, czyli urodzili się mniej więcej 9, 11 listopada, będziecie pod wpływem trygona Saturna do Słońca. To jest bardzo pozytywny wpływ, wymagający pracy, ale warto sobie o nim w prognozie rocznej dla Waszego sektora i znaku, szczególnie ta właśnie Wasza podgrupa, posłuchać, bo on teraz dla Was jest aktywny. I ta sama grupa macie jeszcze w pierwszej dekadzie sekstyl Juno do Słońca. Też pozytywny, już słabszy od tego pierwszego, ale warto sobie też w tej rocznej, już przy okazji, jak będziecie o Saturnie słuchać, posłuchać też o Juno. Ci z Was, którzy mają Słońce w 16 i 17 stopniu, czyli mniej więcej urodzeni 7-8 listopada, w pierwszym tygodniu będziecie pod wpływem sekstylu Ceres do Słońca. Też jest pozytywny, może niespecjalnie silny, ale zawsze. Też omówiony w prognozie rocznej dla Waszego sektora i znaku. No i ci, którzy mają Słońce w stopniu 20, czyli mniej więcej 11 listopada urodzeni, w pierwszym też tygodniu będą pod wpływem koniunkcji Pallas do Słońca. Również pozytywna. Też warto w prognozie rocznej, żebyście Wasza grupka sobie o nim tam posłuchali, bo on dla Was akurat jest teraz aktywny. Miesiąc w ogóle będzie bardzo taki falowaty. Widzicie, że te wpływy długoterminowe wszystkie są mniej bądź bardziej silne, ale wszystkie są pozytywne, co jest bardzo ważne, dlatego że te krótkoterminowe będą bardzo złożone. Jeden będzie taki, drugi inny, szczególnie pierwsze 3 dni. Przyniosą takie starcie wpływów, jednego takiego dynamicznego, wyzywającego, denerwującego, drugiego z kolei harmonizującego, spokojnego. No mamy te długoterminowe wpływy, które są silne, pozytywne, więc one powinny jakby bardziej tą pozytywną stronę uaktywnić, ale nie można powiedzieć, że na pewno tamte dynamiczne się nie ujawnią, chociaż z drugiej strony energia jest potrzebna do tego, żeby coś zrobić. Jeżeli tylko będziecie mieli odpowiednią dozę spokoju, żeby ją opanować, to wcale nie będzie źle. A do szczegółów przechodząc, od 1 do 6 lipca trudno Ci będzie teraz uniknąć kłótni i gwałtownych wybuchów. Przysporzy Ci to kłopotów oczywiście naturalnie najbardziej w pracy, dlatego naprawdę staraj się, zrób co możesz, żeby kontrolować swoje emocje, bo energia będzie olbrzymia i jeżeli uda Ci się ją skierować na właściwe tory, to osiągnięcia będą imponujące, szczególnie te służące realizacji Twoich ambicji. Jednak jeżeli nieumiejętnie się będziesz obchodzić z tą energią, to możesz spowodować wypadek lub doznać jakiegoś zapalenia organizmu, bo tak ten organizm zareaguje na taki stres silny I to jest też w ogóle nie najlepszy czas, a w zasadzie zły, na poddanie się operacji planowej. No oczywiście mówimy tutaj o zabiegu, który można zaplanować. No jeżeli coś wynika, na przykład z wypadku, no to nie ma co dyskutować, tylko trzeba się jej poddawać, proszę się nie opierać wtedy. I 1 do 3 lipca chętnie spędzisz ten czas z bliskimi w miłej atmosferze. Wasze relacje dobrze się teraz ułożą. Możesz też odczuć chęć do wyrażenia swojej kreatywności, prawdopodobnie przez jakiś sposób artystyczny. Wzrosną też Twoje umiejętności mediacyjne i łatwiej Ci będzie zwrócić na siebie czyjąś uwagę. W tych dniach możliwe jest spotkanie drugiej połówki albo pozytywne zmiany w istniejącym związku. To sprzyjający czas dla pracujących w dziedzinach związanych z kobiecością, pięknem, uzdrawianiem związków albo erotyką. Każdy może teraz poprawić swoje położenie w pracy dzięki urokowi osobistemu. 7 do 11 lipca masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. Od 13 do 15 lipca Twoja pewność siebie może teraz zostać zachwiana z powodu złego przyjęcia przez kogoś. Możesz wtedy zwątpić w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, lecz jako taką informację zwrotną. Zastanów się, czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może w wyniku właśnie takiej opinii innej osoby na temat swojego postępowania, jakichś wzorów, które cały czas powielasz, może nieświadomie, to może trzeba będzie, to Ci się może przydać w tym, żeby poprawić jakiś projekt, żeby zmienić się na lepsze. Naprawdę warte jest to rozważenia. Podejdź do tego praktycznie, bo te zmiany mogą przyczynić się potem do Twojego sukcesu. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia, stąd szczególnie trzeba uważać na to, co się mówi i pisze, a najbardziej dopilnować, żeby osoba po drugiej stronie zrozumiała Cię dokładnie tak, jakie są Twoje intencje. 24 do 31 lipca czeka Was czas napięć między potrzebami Waszego ego a chęcią życia w spokoju. Przejawi się to w postaci niepokojów, drażniących myśli i wątpliwości co do wyrażanych przez Was wartości. Trudniej Wam teraz będzie otwarcie siebie wyrazić, możliwa frustracja wynikająca z tego, że otaczający Was ludzie nie zrozumieją właściwie Waszego postępowania albo nie uznają należycie Waszych osiągnięć. To z kolei powoduje zwątpienie w swoje możliwości i umiejętności, a zatem taki rodzi większy samokrytycyzm. Obszary życia, w których doświadczycie tych trudności, to dziedziny, którym trzeba się przyjrzeć i być może podejść do nich inaczej. Jeśli trochę nad nim popracujecie, poprawicie siebie jako ludzi, tak? Poprawisz siebie jako człowieka, w jakiś sposób się rozwijając. I od 24 do 27 lipca odczujesz przyrost optymizmu, realizacja marzeń będzie w zasięgu ręki, no ale może nie chcieć Ci się jej akurat wyciągnąć, bo będziesz bardziej zainteresowana, zainteresowany zabawą, przyjemnościami życia. Możesz zaszaleć finansowo albo zrobić jakieś inne głupstwo, za dużo zjeść, za dużo wypić albo w ogóle wszystko naraz. To jest taki tranzyt, który nie będzie raczej przynosił jakichś bardzo szkodliwych konsekwencji. No taki kac albo taki moralny, albo jeden i drugi, jak już tak się za bardzo w każdej dziedzinie przesadzi, ale czasami odrobinę takiego wariactwa też jest nam potrzebne. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na lipiec 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, abyśmy mogli razem kontynuować naszą podróż astrologiczną. Wszystkim życzę owocnych i przyjemnych przeżyć. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Horoskop na lipiec 2024 dla urodzonych znaku Skorpiona ze Słońcem między 20 a 25 stopniem. 20.01 jest początek, 25.01 to już jest następny sektor, czyli 25 to jest końcówka Waszego przedziału. Jeżeli chodzi o daty, to wychodzi mniej więcej 12-16 listopada, ale to jest naprawdę szacunkowe, dlatego zapraszam do zapoznania się ze wstępem do tego filmu i posłuchania, co trzeba zrobić, a nie trzeba robić dużo, żeby ode mnie po prostu tą informację o swoim słońcu dostać, bo ona Wam się przyda do każdej mojej prognozy, i tej dzisiaj, i tej za miesiąc, i tej za rok, no jeśli kanał aż tyle przetrwa, ale jeżeli tak, to no, tak długo jak przetrwa, to będzie Wam ta informacja naprawdę służyć. Od drugiego tygodnia wszyscy będziecie pod wpływem sekstyl Juno do Słońca. To jest wpływ pozytywny, omówiony w prognozie rocznej. Zachęcam do zaudania się i zapoznania z nim, bo on teraz właśnie dla Was będzie aktywny. Przez cały miesiąc ci z Was, którzy urodzili się ze Słońcem w 21 stopniu Skorpiona, czyli mniej więcej 12 listopada, też przez cały miesiąc będziecie pod wpływem koniunkcji Pallas do Słońca. To jest też pozytywny wpływ, też w prognozie rocznej omówiony. Zachęcam również do zapoznania się z tym opisem Waszą grupeczkę. Ogólnie miesiąc całkiem udany, choć nie obędzie się bez kilku dni stresujących, tudzież niosących wyzwania, ale będą też wpływy wspomagające, a nawet kilka dni będą się na siebie jedne z drugimi nakładać. A to powinno wykorzystać dynamikę energii, szczególnie że te długoterminowe też są pozytywne. A dokładnie 4 do 7 lipca chętnie spędzisz ten czas z bliskimi w miłej atmosferze. Wasze relacje dobrze się teraz ułożą. Możesz też odczuć chęć do wyrażenia swojej kreatywności, prawdopodobnie przez jakiś sposób artystyczny. Wzrosną też Twoje umiejętności mediacyjne i łatwiej Ci będzie zwrócić na siebie czyjąś uwagę. W tych dniach możliwe jest spotkanie drugiej połówki albo pozytywne zmiany w istniejącym związku. To sprzyjający czas dla pracujących w dziedzinach związanych z kobiecością, pięknem, uzdrawianiem związków albo erotyką. Każdy może teraz poprawić swoje położenie w pracy dzięki urokowi osobistemu. Od 7 do 14 lipca trudno Ci będzie teraz uniknąć kłótni i gwałtownych wybuchów. Przysporzy Ci to kłopotów oczywiście naturalnie najbardziej w pracy, dlatego naprawdę staraj się, zrób co możesz, żeby kontrolować swoje emocje, bo energia będzie olbrzymia i jeżeli uda Ci się ją skierować na właściwe tory, to osiągnięcia będą imponujące, szczególnie te służące realizacji Twoich ambicji. Jednak jeżeli nieumiejętnie się będziesz obchodzić z tą energią, to możesz spowodować wypadek lub doznać jakiegoś zapalenia organizmu, bo tak ten organizm zareaguje na taki stres silny. To jest też w ogóle nie najlepszy czas, a w zasadzie zły, na poddanie się operacji planowej. No oczywiście mówimy tutaj o zabiegu, który można zaplanować. No jeżeli coś wynika na przykład z wypadku, no to nie ma co dyskutować, tylko trzeba się jej poddawać, proszę się nie opierać wtedy. I 12 do 17 lipca masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. Oraz 16 do 20 lipca Twoja pewność siebie może teraz zostać zachwiana z powodu złego przyjęcia przez kogoś. Możesz wtedy zwątpić w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, lecz jako taką informację zwrotną. Zastanów się, czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może w wyniku właśnie takiej opinii innej osoby na temat swojego postępowania, jakichś wzorów, które cały czas powielasz, może nieświadomie, to może trzeba będzie, to Ci się może przydać w tym, żeby poprawić jakiś projekt, żeby zmienić się na lepsze. Naprawdę warte jest to rozważenia. Podejdź do tego praktycznie, bo te zmiany mogą przyczynić się potem do Twojego sukcesu. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia, stąd szczególnie trzeba uważać na to, co się mówi i pisze, a najbardziej dopilnować, żeby osoba po drugiej stronie zrozumiała Cię dokładnie tak, jakie są Twoje intencje. I 28 do 31 lipca. Odczujesz przyrost optymizmu, realizacja marzeń będzie w zasięgu ręki, no ale może nie chcieć dzisiaj jej akurat wyciągnąć, bo będziesz bardziej zainteresowana, zainteresowany zabawą, przyjemnościami życia. Możesz zaszaleć finansowo, albo zrobić jakieś inne głupstwo, za dużo zjeść, za dużo wypić, albo w ogóle wszystko naraz. To jest taki tranzyt, który nie będzie raczej przynosił jakichś bardzo szkodliwych konsekwencji. No taki kac, albo taki moralny, albo jeden i drugi, jak już tak się za bardzo w każdej dziedzinie przesadzi, ale czasami odrobinę takiego wariactwa też jest nam potrzebne. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na lipiec 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, abyśmy mogli razem kontynuować naszą podróż astrologiczną. Wszystkim życzę owocnych i przyjemnych przeżyć. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach. Horoskop na lipiec 2024 dla urodzonych w znaku Skorpiona ze słońcem między 25 a 30, czyli końcem znaku 2501 do końca znaku Skorpiona. Datowo to wychodzi mniej więcej 17-21 listopada, a to jest naprawdę estymacja, która może się różnić nawet o 2 dni, dlatego warto jest zajrzeć do wstępu do tego filmu, posłuchać co zrobić, żeby dostać ode mnie tą swoją pozycję słońca urodzeniowego. To naprawdę nie jest jakieś trudne. A potem da Wam korzyść. Będziecie korzystać z tej prognozy, tak jak ona dla Was jest zrobiona. Z tej dzisiaj, z tej za miesiąc, z tej za rok, jak kanał tyle przetrwa. No to zobaczymy, czy to się uda. W każdym razie, tak długo jak przetrwa, tak długo ta informacja będzie Wam użyteczna. U mnie, czy u innych kiedykolwiek, no to trudno mi jest powiedzieć. Ci z Was, którzy mają słońce w 26, 7 i 8 stopniu Skorpiona, przez cały miesiąc będą pod wpływem opozycji Urana do Słońca. No i Wy tutaj z tego Waszego całego sektora macie najtrudniej, bo to jest bardzo ciężki tranzyt. Nawet jak sobie nie przeczytacie o nim, nie posłuchacie w prognozie rocznej, to i tak go zauważycie, bo przed tym się nie da uciec. A dobrze jest wiedzieć, z czym się ma do czynienia. Przypuszczalnie zresztą już odczuwacie jego skutki. Dobrze jest wiedzieć, jak sobie z nim radzić. Zachęcam do prognozy rocznej dla Waszego sektora i znaku. Ta sama Wasza grupa, ale już tylko w ostatnim tygodniu miesiąca odczuje sekstyl Juno do Słońca. To jest pozytywny wpływ. No, w obliczu tego uranicznego niewiele Wam tutaj pomoże, ale zawsze trochę. Też warto się zaudać do prognozy rocznej, już przy okazji posłuchać i o Juno. Z kolei ci z Was, którzy urodzili się ze Słońcem na samym końcu, 30 stopniu z Skorpiona, czyli mają mniej więcej 21 listopada urodziny, przez cały miesiąc będziecie pod wpływem trygona Neptuna do Słońca. To jest wpływ pozytywny. Warto sobie o nim też posłuchać w prognozie rocznej, bo jak nie wie człowiek, co to jest, jak to się je, to nie skorzysta, a warto, bo jest raz w życiu. I teraz wszyscy, jeśli chodzi o wpływy krótkoterminowe, one będą dość mocno w tym miesiącu dla Was wymieszane, stąd te długoterminowe one będą ten trend dość mocno ustawiać. Tak, będzie dość silny ten trend. No, pierwsza połowa będzie w krótkoterminowych sprzyjająca, no a potem to się wszystko pofaluje, będzie tak i tak. Szczególnie, że wpływy dynamiczne nałożą się z harmonicznym i z jednej i z drugiej strony. I to będzie powodowało destabilizację, szczególnie dla tych, którzy to będą się opierać tej opozycji Urana do Słońca. No pozostali mogą to nawet odczuć jako takie ekscytujące wydarzenia. A co do szczegółów, to zachęcam. 1 i 2 lipiec. Doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, stąd jest to dobry moment na zaplanowanie załatwienia dla siebie jakiejś ważnej sprawy. Od 8 do 11 lipca chętnie spędzisz ten czas z bliskimi w miłej atmosferze. Wasze relacje dobrze się teraz ułożą, możesz też odczuć chęć do wyrażenia swojej kreatywności, prawdopodobnie przez jakiś sposób artystyczny. Wzrosną też Twoje umiejętności mediacyjne i łatwiej Ci będzie zwrócić na siebie czyjąś uwagę. W tych dniach możliwe jest spotkanie drugiej połówki albo pozytywne zmiany w istniejącym związku. To sprzyjający czas dla pracujących w dziedzinach związanych z kobiecością, pięknem, uzdrawianiem związków albo erotyką. Każdy może teraz poprawić swoje położenie w pracy dzięki urokowi osobistemu. 15 do 20 lipca trudno Ci będzie teraz uniknąć kłótni i gwałtownych wybuchów. Przysporzy Ci to kłopotów oczywiście naturalnie najbardziej w pracy, dlatego naprawdę staraj się, zrób co możesz, żeby kontrolować swoje emocje, bo energia będzie olbrzymia i jeżeli uda Ci się ją skierować na właściwe tory, to osiągnięcia będą imponujące, szczególnie te służące realizacji Twoich ambicji. Jednak jeżeli nieumiejętnie się będziesz obchodzić z tą energią, to możesz spowodować wypadek lub doznać jakiegoś zapalenia organizmu, bo tak ten organizm zareaguje na taki stres silny. To jest też w ogóle nie najlepszy czas, a w zasadzie zły, na poddanie się operacji planowej. No oczywiście mówimy tutaj o zabiegu, który można zaplanować. No jeżeli coś wynika na przykład z wypadku, no to nie ma co dyskutować, tylko trzeba się jej poddawać, proszę się nie opierać wtedy. Od 18 do 22 lipca masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duchu ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. I od 21 do 25 lipca. Twoja pewność siebie może teraz zostać zachwiana z powodu złego przyjęcia przez kogoś. Możesz wtedy zwątpić w to, co robisz. Staraj się nie odbierać cudzych reakcji jako krytyki, lecz jako taką informację zwrotną. Zastanów się, czy Twoje ambicje i oczekiwania są realne i rozsądne. Być może w wyniku właśnie takiej opinii innej osoby na temat swojego postępowania, jakichś wzorów, które cały czas powielasz, może nieświadomie, to może trzeba będzie, to Ci się może przydać w tym, żeby poprawić jakiś projekt, żeby zmienić się na lepsze. Naprawdę warte jest to rozważenia. Podejdź do tego praktycznie, bo te zmiany mogą przyczynić się potem do Twojego sukcesu. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia, stąd szczególnie trzeba uważać na to, co się mówi i pisze, a najbardziej dopilnować, żeby osoba po drugiej stronie zrozumiała Cię dokładnie tak, jakie są Twoje intencje. To już wszystko dla Twojego sektora w znaku na lipiec 2024. Dziękuję Ci za obejrzenie, zrozumienie i wsparcie. Subskrybuj kanał, zaglądaj co kilka dni, daj łapkę w górę i udostępnij, abyśmy mogli razem kontynuować naszą podróż astrologiczną. Wszystkim życzę owocnych i przyjemnych przeżyć. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach.